Magistrat w Suwałkach stara się na bieżąco załatwiać sprawy, z którymi przychodzą mieszkańcy, ale ograniczenia i utrudnienia wynikające z zaostrzonego reżimu sanitarnego są przyczyną rosnących kolejek. Te kolejki, które ustawiają się tutaj na dole w holu wejściowym do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nie są długie. Zatem, tak jak powiedziałem, większość spraw jest załatwiana od razu, od ręki. Mieszkańcy Suwałk akceptują taką sytuację, przyzwyczaili się do takiej sytuacji, że urząd pracuje zdalnie. Wynika to oczywiście, jak informowaliśmy, z tego, że bardzo wielu pracowników urzędu jest chorych na koronawirusa, było chorych na koronawirusa lub po prostu jest w kwarantannie z uwagi na kontakt ze współpracownikami, którzy zakazili się tą chorobą. Zatem jest nas niestety trochę mniej, więc być może też i troszeczkę wolniej i mniej wydajnie pracujemy. Mimo wszystko staramy się wszelkiego rodzaju sprawy, które kierują do nas mieszkańcy, załatwiać jak zawsze najszybciej i najlepiej, jak jest to możliwe. Kolejki petentów w holu urzędu nie są niebotycznie długie, ale na umówioną wizytę trzeba jednak trochę poczekać. W obleganym Wydziale Komunikacji niedawno zainstalowano kolejkomat, ale by z niego skorzystać i móc na przykład zarejestrować samochód, należy najpierw zarejestrować się na stronie bezkolejki.eu Suwałki. Tam system wskazuje wolne terminy. Dzisiaj na przykład pierwszy wolny termin wizyty w celu rejestracji pojazdu wypadał na 9 listopada.